Cześć, w tej części tworzenia kursu postaci mamy już postać, która się porusza, ale nie skacze. A skok czasem jest przydatny. No w niektórych grach tego nie ma, bo na przykład nie chcemy, żeby skakał przez wszystko. Jednakże nasza gra jest inna. Znaczy taka jak większość. Wchodzimy do Project Settings, ponieważ tutaj właśnie użyjemy przycisku, który będzie odpowiadał za skok. Skok to jest element akcji, a nie stałego wykorzystania na przykład przy poruszaniu czy myszki. Dlatego wybieramy Action Mapping, a więc jakaś akcja, podskok, przeskok, różnego rodzaju rzeczy. Wybieramy skok, możemy wybrać dowolny klawisz, na przykład Ctrl Shift, ja wybiorę Space Bar, czyli spację. Największy przycisk, łatwo trafić, łatwo podskoczyć. Oczywiście dodamy też elementy z gamepada, bo też by się przydał. Wybieramy tutaj Face Button, Bottom. Nie mylić bottom i button. Ok, wybieramy tak, zamykamy i teraz przejdźmy do gracz character blueprint, no bo tak jak zawsze tutaj musimy dodać zachowanie gracza, animacją zajmiemy się później. Aby dodać granie, podskakiwanie, no to wykorzystamy coś podobnego jak input axis, ale jest tu action event skok. Do skoku też mamy już domyślne klocki, więc nie będziemy się tutaj za bardzo martwić. Jest akcja podczas, różni się tym od input axis, że mamy, gdy jest naciśnięty przycisk i gdy jest puszczony. Wybieramy tutaj jump podczas wciśniętego przycisku, no i podczas puszczonego, że skok się kończy, czyli stop jumping. Tym się różni action mapping od axis input, ponieważ tutaj po prostu jest przycisk, który wywołuje jakąś akcję, w tym przypadku skoku. Skok już jest domyślnym elementem w silniku, no bo to jest dosyć częsta akcja. No jak widać, podskakuje śmiesznie, tak jak majta nogami i jest w powietrzu. Więc zmieńmy animację. Wchodzimy do cecha postać 01 Blueprint i dodamy tutaj dodatkową animację, która odpowiada za lot. Ponieważ animacja skoku nie jest jedną animacją, jest skok, składa się z podskoku, lotu i opadania lub upadku. Jak spada z budynku, no to nie ma elementu wyskoku, tylko od razu leci w dół. Skorzystajmy z try get pawn owner i wybierzmy get movement component. Mamy teraz dostęp do wszystkich elementów ruchu. Movement component z tamtego blueprinta, który wcześniej edytowaliśmy. I jest tutaj coś takiego jak is falling, czyli spada. Wykorzystamy właśnie to jako written value. Tu jest po prostu, stworzymy zmienną, która decyduje, czy koleś jest w powietrzu, czyli może opada już lub spada z jakiegoś budynku. I to będzie zmienna true lub false, czyli albo leci, albo stoi na nogach i sobie biega. Więc wybierzmy tą wartość. Przypiszmy wartość, może kolejność tutaj w sumie nie ma większego znaczenia, no ale ustawię to tak, że lata będzie jako pierwsze przypisana, a prędkość jako druga. Łączymy to w taki sposób. Ok. Ok, no teraz nie latają kuleczki, bo nie skompilowaliśmy. Jak skompilujemy, to widzimy, że ciąg skryptu jest zachowany. Ok, przejdźmy do animgrafa, ponieważ mamy zmienną, która określa, czy gracz lata, ale nie mamy żadnych innych elementów. Po prostu mamy zmienną, musimy ją wykorzystać w jakiś sposób. Tutaj mamy już chodzenie, które jest przypisane do stoi tu biega, więc tam się porusza gracz. Jednak chcemy wykorzystać też element, który decyduje o skoku. Skok, jak mówiłem, składa się z trzech elementów, a więc skok, gdy podskakuje, skok, gdy leci lub spada, może to trwać też dłużej, na przykład na księżycu leci dłużej, no i skok koniec, czyli lądowanie. Łączymy to we właściwej kolejności, czyli w taki sposób. Po kolei, najpierw podskakuje, leci i opada, a nie odwrotnie. Ok. No i łączymy, żeby zamknąć to w ciągłość, żeby z opadania skoku z powrotem wracał do chodzi. Jeżeli skompilujemy, zobaczymy, że przejścia między tymi elementami, wariantami nie są uzupełnione. Jak wchodzimy, zobaczymy wariant taki, że jest warning. Ok, dodajemy tutaj zmienną lata. Właśnie ją wykorzystamy i połączymy po prostu z tym elementem. Teraz, gdy skompilujemy, błędów będzie mniej, bo teraz wiemy, że gdy lata jest true, no to schodzi, przechodzimy do skok start. I jaki jest natomiast warunek latania, czyli unoszenia się w powietrzu już po skoku? Wybierzemy time remaining ratio skok start, czyli gdy animacja skok start została odtworzona, to wtedy już i wciąż lata postać, to wtedy gracz jest w momencie latania.
Wybierzmy tutaj wartość mniejszą od 0,1, to jest 1/10 sekundy. To jest mniej więcej czas wyskoku, no i teraz będzie odtwarzana animacja lotu. I już mamy tylko dwa warningi. Zostało tylko opadanie. Kiedy skok się kończy? Wtedy, kiedy lądujemy, czyli wtedy, kiedy lata jest false. Jak uzyskać false z wartości boolean? Jak sprawdzić false? Otóż dajemy wartość klocek not boolean, a więc zaprzeczenie tego. I łączymy to z tym klockiem, czyli z rezultatem przejścia. No i teraz, gdy lot jest false, to przechodzimy do skoku koniec. Jednak skok koniec nie może się odtwarzać cały czas i nigdy się nie kończyć. Dlatego również, tak jak wcześniej, wykorzystujemy tutaj time remaining, skok koniec, czyli długość odtwarzania tej animacji. No i dajemy, że powinna być mniejsza, tak jak wcześniej, od jednej, jak jest mniejsza od 1/10 sekundy, to jest odtwarzana, a później przechodzi dalej. Czyli coś takiego. Łączymy i gdy skompilujemy, nie mamy już żadnych błędów i możemy zobaczyć, jak to działa. Możemy wrócić też do ruchu, zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda to dobrze. Zmieńmy niektóre parametry. Skok powinien odtwarzać się raz, czyli wyskok. A więc oznaczamy loop animation, czyli jest jeden wyskok, a nie kilka wyskoków i dopiero lot, bo animacja może być krótsza. Podobnie robimy w skoku niż ta 1/10 sekundy. Opadanie też nie jest za każdym razem, bo tutaj w tym przypadku prawdopodobnie dwa razy zdąży upaść, zanim przejdzie do chodzenia. Dlatego oznaczamy loop. Skok, lot, on to jest dosyć szybka animacja, więc ja ją trochę wydłużę. Zmienię, żeby play rate było trochę wolniejsze. Dłużej będzie trwać ta animacja, będzie nieco płynniejsza. Oczywiście nie musicie tego akurat parametru zmieniać. Jeżeli damy play, możemy zobaczyć, jak wygląda skok. Wygląda inaczej niż chodzenie. Oczywiście można chodzić też i skakać podczas chodzenia też. Wygląda to tak. I spada cały czas.